Wojciech Gola, Wojtek, jesteśmy po ważeniu, organizator Gali Fame MMA, bardzo zajęty, ale znalazłeś chwilę czasu. Kapitan, jak mówiłem już ostatnim razem, kapitan schodzi ostatni, ale tak naprawdę sporo roboty, stresujące? Stresujące, aczkolwiek jestem bardzo zadowolony z tego ważenia. Wszystko przebiegło po naszej myśli, wyciągnęliśmy wnioski z błędów, jakie gdzieś się pojawiły po drodze. Duże emocje, duża gala, więc te błędy też siłą rzeczy się gdzieś tam zawsze mogą pojawić. Uczymy się, jesteśmy młodą federacją w gruncie rzeczy, ale mam nadzieję, że nasi widzowie są zadowoleni, że wygląda to coraz lepiej. Naprawdę się staramy i no, było widać, że chyba bardzo dobrze to wyszło. Trochę emocji było tam u Ciebie, czy już raczej tak bardziej obawiałeś się, żeby coś się nie przydarzyło, coś z czym często organizatorzy sobie, a zgasło światło, a coś się wyłączyło, a mikrofony nie działają, wiesz jak to jest? Nie, takich myśli nawet w ogóle nie miałem, ale oczywiście takie rzeczy się zdarzają, to są rzeczy martwe i to wszystko jest możliwe, ale wszystko przebiegło pomyślnie, jutro wielkie wydarzenie, będzie wiele nowości, naprawdę ekscytujące show i się nie mogę już doczekać jego. Jutro wiele nowości, ale już dzisiaj padła nowość, że jeśli bonus, że ty zmierzysz się z bonusem, tak? To jest wyzwanie. Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? No, tak, bonus mnie wyzwał do rewanżu, jeżeli wygra z Marcinem Najmanem. Jeżeli wygra, na tę chwilę uważam, że bonus mnie po prostu mógł zgnieść. Jest dobry, znaczy dobry, po prostu dużo przetrenował ten okres, szansą dla niego, dużo schudł. To nie byłaby lekka walka, gdybym miał na przykład teraz nie wyjść, to pewnie myślę, że nawet no, że teraz miałbym małe szanse. Musiałbym się ostro wziąć za siebie, jeszcze ostrzej trenować, bo trenuję na tę chwilę bardzo hobbystycznie, nie jestem jakiś wielki fighter, robię to dla przyjemności. Musiałbym się wziąć za siebie, bo bonus pewnie by się jeszcze bardziej wziął niż teraz, a już teraz ładnie zapieprza. Tak to wygląda. Dzisiaj ważenie, jutro gala. Podsumujemy sobie tą galę, ale jeszcze w międzyczasie ta informacja o cała jakby powiedzmy sprawa związana z UK, z tą galą tam. Jak ty w ogóle już coś zacząłeś tam robić, zaczęliście coś robić, pracujecie już bardzo ostro i to też jest tak, że oprócz tego, że dzisiaj coś się dzieje, to już gdzieś tam dalej się dzieje. Ja już w tej chwili myślę, że tworzymy obie gale na wysokich obrotach, to już weszło na wysokie obroty. Bilety się sprzedają. Jest to pierwsza gala, ale mamy już duże gwiazdy jak na pierwszą galę. Na którą jutro walkę czekasz tak najbardziej? Bonusa. Naprawdę jest wiele ekscytujących walk. Bonusa na pewno bardzo mocno. Crucial, Mini Mike, Dziewczyny, Olejnik, Gadbuster. Wszystkie walki są na tyle dobre, że ciężko mi powiedzieć. Wojtku, nie zatrzymuję Cię. Jutro może uda nam się dłużej porozmawiać, podsumować całą galę. Czekamy na wielkie wydarzenie w Gdańsku. No, ja jestem w ogóle w szoku. Wyprzedaliście miejsca nawet na ważenie. Zgadza się. Szacunek, w ogóle nie ma o czym mówić. Dziękuję super, bardzo. Dziękuję bardzo.